nasi znajdą poprawi i obniży być może te emocje, które się czasem pojawiają. No, ja rozumiem, że na tych korytarzach wąskich, które były do tej pory, no, emocje mogły się pojawiać. Jeszcze raz to powtórzę, no, warunki nie były komfortowe, raczej polowe. Dzisiaj udaje się wejść na trochę inny poziom, jeżeli chodzi o obsługę klienta. I wierzę głęboko, że to również te emocje trochę ostudzi. A ile jeszcze pracowników trzeba znaleźć? Etatów 11 dodatkowych. 11 w tym momencie, z tego co pamiętam, jeszcze dwa nabory trwają na te miejsca, które mamy. Kilka lat temu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pracowało lekko ponad 100 urzędników. Dzisiaj mamy 163 na etacie w całym Wydziale Polityki Społecznej i Cudzoziemców. A jeżeli chodzi o sam koszty inwestycji, no to jest prawie 10 milionów złotych, ale znaczna część tych środków są środki związane z funduszami unijnymi. Są takie wojewoda nadaje ton, myślę, że na raz, dwa, trzy będzie po prostu najprościej.